Pan Janusz Paluto prosił uprzejmie, też 3 minuty na sprowokowanie pytań. Politycy na ogół właśnie straszą cięciem jakichś wydatków, wprowadzaniem jakiejś równowagi i tym podobnymi ekonomicznymi parametrami, bo na ogół nie potrafią zarabiać pieniędzy. Nie potrafią zarabiać pieniędzy, bo nigdy ich nie zarabiali. Zawsze żyli właśnie z pieniędzy podatników, z pieniędzy budżetowych. Chciałbym być pierwszym szefem rządu, który będzie potrafił dla polskiego państwa zwiększyć realne przychody, bo potrafię to robić. Trzeba było wykorzystać tragedię smoleńską nie tylko do dyskusji o mgle, ale także do tego, żeby wreszcie odblokować rynek rosyjski dla polskiej żywności, zablokowany skutecznie ponad 10 lat temu. Trzeba było i trzeba wciąż wykorzystać kryzys w Afryce Północnej, gdzie prawie 100 milionów wyjazdów turystycznych nie będzie miało miejsca o wartości 20 kilku miliardów euro, żeby część tego rynku zdobyć dla Polski. Są wśród nich turyści z Niemiec, z Francji, z Włoch i wielu innych krajów europejskich. Takich przykładów, szans, jakie przynosi codziennie życie, jest bardzo dużo. Niestety polska polityka zaklęta jest w ciągłych dyskusjach właśnie o tym, czy Jarosław rozpoznał Lecha i czy Lech był 2 razy pochowany, kto rozpuścił mgłę, a premier Tusk robi co może, żeby dramat smoleńskiej tragedii był główną osią kampanii wyborczej, bo wtedy wiadomo, że w kontekście straszącego Polaków Kaczyńskiego cały naród z trwogą pobiegnie ponownie do Donalda Tuska i do Platformy, czy do kolejnych 3 lat niewiele robienia albo nic nie robienia. Dlatego chcemy rozbić ten system polityczny i ten system partyjny, jaki mamy w kraju. Chcemy go rozbić nie tylko wchodząc do parlamentu, udowadniając, że można, ale także poprzez późniejsze zmiany finansowania partii politycznych i kościołów. Partii politycznych w ten sposób, żeby właśnie to obywatele, a nie budżet, finansowali tę czy inną partię. Zmusi to polityków do dużo większej aktualnej, bieżącej, corocznej, comiesięcznej pracy społecznej, a nie do takiego trochę cyrku, jaki w tej chwili mamy miejsce w polskiej polityce. Po drugie, konieczny jest rozdział państwa i kościoła. Sojusz Lewicy Demokratycznej obiecał to w 2001 roku, nie dotrzymał niestety słowa. Ani liberalizacja ustawy aborcyjnej, ani wyprowadzenie lekcji religii, ani rozwiązanie konkordatu, ani likwidacja komisji majątkowej nie zostały dotrzymane te zobowiązania z 2001 roku. My ich dotrzymamy. Bez rozdziału państwa i kościoła nie da się dokonać skoku w nowoczesność. Nie ma ani jednego przykładu w Europie, żeby jakiś kraj stał się nowoczesny, w którym nie zredukowano by politycznej i społecznej roli kościoła. Ale też codzienne życie ludzi musi ulec zmianie. To polityka nie jest tylko do tworzenia lub nie systemów partyjnych, ale właśnie do zmieniania codziennego życia. I po pierwsze, trzeba w Polsce stworzyć ogromną ilość miejsc pracy. To jest niewyobrażalna liczba miejsc pracy. To jest prawie 7 milionów miejsc pracy. Tylu Polaków nie ma pracy w kraju, wyjechało za granicę albo właśnie jest na bezrobociu w Polsce. Dziękuję serdecznie, panie Januszu. Potem jeszcze będzie można uzupełniać te wypowiedzi. Chodzi o takie kwintesencje tych programów po to, żeby potem móc rozszerzyć wypowiedź przy odpowiedziach.